Byliśmy od najmłodszych lat wychowani w szkołach, w kościele, w duchu patriotycznym. To raz. I w domu również. Rodzice dbali o to. No i tak się stało, jak Niemcy przyszli, wybuchła wojna w 1939 roku. To nasi młodzi wszyscy nie uwierzyli, że mogło tak się szybko stać i załamać. Taka Polska była piękna, tak się zapowiadało i gospodarczo, i militarnie. Chodziliśmy zawsze, jak wojsko polskie szło, to się odprowadzało, witało tych żołnierzy, odprowadzało. No to ten patriotyzm w nas po prostu kwitł. Od razu nam się ten świat, ten dom, to życie na co dzień załamało. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Wojna w 1939 roku to była błyskawiczna wojna. Niemcy tak byli przygotowani do niej, tak te układy prowadzili politycznie, że sobie sojusznika dobrali Związek Sowiecki. I od 17 września 1939 roku nastąpiła już nie wojna, tylko rozbiór Polski na dwie części. Wschodnio zabrali Rosjanie, a zachodnio Niemcy. Dopiero później się usłyszało, że był Holokaust na Żydów. Ale tak naprawdę to Holokaust się rozpoczął na Polaków, bo już w 1939 roku naszych urzędników, wyższych urzędników administracyjnych, oficerów, którzy wrócili do domu z wojny, dostali się do niewoli, to już byli internowani, a internowanie to było w ten sposób prowadzone, że ten człowiek już, ten oficer, który wrócił z wojny, z obozu nie wrócił. Jak wojna się szybko, bo to była błyskawiczna, skończyła, całe szczęście, i tak myśmy w domu mówili, ale szczęście, bo moi bracia, wszyscy czterej wrócili z wojny. Powstała w Piaskach pierwsza organizacja Związek Walki Zbrojnej, ale ci ludzie, którzy organizowali, to był pan Florentyn Kotliński i Jerzy Drylski, byli pedagogami. No, oni chcieli też dobrze, oni byli patriotami, oni w nas też wlewali ten patriotyzm przy wsparciu różnego rodzaju szpicli, konfidentów. Nasze organizacje, jakie tylko były w terenie, to już były plądrowane, przejrzane. Prawie, że wszystko, wywiad niemiecki, to gestapo, służba SD miała u siebie w dokumentach. I trzeba trafo, że u nas 17 lutego w 1941 roku nastąpiły pierwsze aresztowania. No i właśnie w czasie tych aresztowań, bo moi bracia byli w organizacji tworzonej przez pana Kotlińskiego, Florentyna i Jerzego Drylskiego. Przyjechali sobie do naszej miejscowości, już mieli adresy przewodników i wybrali tych młodych chłopaków, co on może nawet nie wiedział, że jest w tej organizacji, bo tylko był członkiem Związku Strzeleckiego przed wojną, tego młodzieżowego związku
wychowania obywatelskiego, wychowania tego wojskowego, ale przecież nie na bandytę był szkolony, tylko na porządnego człowieka. I ci ludzie zostali aresztowani, Niemcy, gestapo, z tego pod zegarem, z samochodem, Mercedesem, jeździli po wsiach. To już był taki typowy ten samochód, jak jechał, to już każdy znał nawet i krzyczał, jedzie Mercedes, długi, elegancki. I oni wysiadali, jeden był zawsze w kapeluszu z pawim piórem, ten gestapowiec po cywilnemu, w płaszczu takim granatowym, ortolionowym. Zabierali aresztowanych do tego samochodu. I właśnie przyjechali na kolonię Kębów. I po kolei, bo już mieli adresy, wstępowali, ale już w tym czasie, to już parę dni po tych głównych aresztowaniach, to już nie mieszkali, nie przychodzili chłopcy do domów, tylko uciekali. Gdzieś tam byli u rodziny, a to gdzieś w budynkach gospodarczych, tylko wyglądali, żeby tam samochód nie jechał, żeby nie szli żandarmi czy gestapowcy. I ten podobnież Ciesielski, tak słyszałem, nie chcę plotek, że podobnież był w mieszkaniu i przez szybę zobaczył. I ta siostra mówi, uciekaj do tego Kazika Pasternakowa. To ona jeszcze żyje. I ten w tym czasie podobnież do drzwi otworzył, ale te drzwi jakoś tak wychodziły, że ci żandarmi, gestapowcy zauważyli, że ktoś tu wyszedł. I jak tak się stało, on tam wyleciał, a to była przedwiośnia, tak jak teraz, bo to luty, no nie przedwiośnia, bo zima, bo wtedy śnieg był, ale taki roztop, że wszystko było widać z daleka. I od razu któryś tam z tych gestapowców biegiem, co niedaleko od szosy, i złapał tego Ciesielskiego Kazika, jak wylegitymował go do samochodu. Już nie wrócił i w Lublinie tak go bili jego, teraz jeszcze Smyka Edwarda Cichulskiego, kierownika szkoły numer 2 w Piaskach Podstawowej Cichulskiego Bolesława i Łaniaka Konstantego, też nauczyciela. W czasie przesłuchania, czy się któryś zbuntował, czy nie wytrzymał, w każdym razie, że wieźli ich pobitych z tego podzegaru budynku, z gestapo, na zamek. Jak podjechali z tymi pobitymi z tego całego pawilonu pod zamek, i otwierali drzwi, jakiś tam się taki chaos powstał, jak zaczęli gestapowcy, konwojenci bić tych ludzi, zabili wszystkich, co tam wieźli, iluś tam było. I między innymi tych czterech wtedy. I tych wzięli zabitych z tego samochodu, bo to już na zamku. Od razu tam te trumny były i też telegramy, że umarł i rodziny już wiedziały, w jaki to sposób jest. Zaczęły tam podania do starostwa, tam jeszcze do kogoś i dostały zezwolenie, że mogą zabrać tych nieboszczyków do swoich parafii na cmentarzu pochować. I tu byli pochowani do tej pory, są w Piaskach pochowani Cichulski Bolesław, Łaniak Konstanty, Ciesielski Kazimierz i Smyk Edward. I tego właśnie samego dnia ja byłem na Woli Piaseckiej u Kowalskich. I ja jak stąd uciekłem, bo wtedy to i gówniarza mogli wziąć i też, no, przepraszam za wyrażenie, i też tam pydali w tyłek, a co tam, jeden mniej, drugi więcej, gestapo nie zależało, tylko dlatego może by tam nie wzięli, że byłem taki mały. I jeszcze matka na tyle była, matka taka mądra, że kazała mi włosy u fryzjera do gołej skóry ściąć. Włosy.
I to mnie uratowało. I ten gestapowiec kuło mnie tak, od sąsiadów przychodzi i kuło mnie. A ja z tą siekierą na ramieniu, że mam iść tak do ogrodu, a ten dziadek kuło mnie stoi, stary. To może mnie ratowało, bo... Ale ja byłem mały wtedy. No ale samo to, że siekiero to do roboty i mały, a tu stary dziadek, to widocznie idzie ten gówniarz z dziadkiem coś robić. Jak się nazywasz? Bo tak było dosłownie. I to przecież ta ciotka słyszała, jej dzieci. Ja mówię Kowalski. A tam pisało nazwisko Franciszek Kowalski, zamieszkały Wola Piasecka. Numer domu taki, taki. Zobaczył i poszedł. No też to moment, nie wiadomo, no tak. Co on. On był panem życia i śmierci. Mógł powiedzieć, chodź do nas i do samochodu. Spos Albin. Przed wojną on kupił sobie Fiata. Włoski Fiat był taki nowoczesny. Miał tego Fiata, wojna wybuchła, do wojska mobilizacja i samochód zabrali. No, jak on rozpaczał, biedny Albin. A tu domek nowy, żona elegancka, córeczka się urodziła. No fajnie było, wojna, kurczę. Wrócił, troszkę pobył, to już Niemcy, jak ten 41 rok. I jego tam chcieli aresztować, bo on należał też. Musieli oni mieć gestapo, jakiś cynk, że u niego coś tam się odbywa. Że jego pierwszego chcieli złapać, ale jakoś uciekł. A on miał rodzinę koło Bychawy. Jego ojciec był bogatym gospodarzem, miał, zdaje się, młyn czy coś takiego. I miał tych synów, jednego na lekarza i drugiego na lekarza. I on tu spod Bychawy tu przyjechał do Piaski. Nawet u nas wynajął jedno pomieszczenie na dole, sklep był pusty. I tam chory facet leżał i do niego, do domu, bo po drugiej stronie ulicy Spos mieszkał. I tam miał aparat do prześwietlania, przed wojną aparat do prześwietlania. To był coś i kosztowna rzecz. I ten człowiek, który chorował, to musiał być prześwietlany i u nas w sklepie, w tym pustym, leżał, ale doktor Spos przychodził do niego, jeszcze go to badał od niego, bo tam nie było miejsca, że on nie jeździł do domu, tylko tu odbywało się. I bardzo dobrze się to zapowiadało. Doktor Spos wykończył sobie dom swój i już tam, raj na ziemi, elegancko ta żona, ogródek ładnie zagospodarowała. Żyć nie umierać, a tu masz wojna. Przecież oni od razu i tych sędziów, i lekarzy, i księży, nasze inteligencje, Niemiec raz, a Rosjanie drugi raz. To był Holokaust na Polakach. Kilkaset osób w 1941 roku, 6 kwietnia, zostało przewiezionych z Lubelszczyzny, no i między innymi ci nasi aresztowani z Piask do Oświęcimia. I już wtedy posypały się bardzo w krótkim czasie telegramy, że pierwszy z transportu z aresztowanych z Piask to miał rzekomo zginąć, umrzeć na serce mój brat Jan Jarosz. On był zdrowy, może najzdrowszy z tych wszystkich aresztowanych z Piask. To myśmy nie wierzyli. W każdym razie wiedzieliśmy, że to fikcja, że został zamordowany. Była taka egzekucja w 1942 roku i mój brat Wacław Jarosz, numer 14042, został rozstrzelany pod ścianą śmierci i w tym czasie około 200 było rozstrzelanych w tej egzekucji.
to było 4 sierpnia. Brat najstarszy, ten literat, ten nauczyciel, to on był chory, bo on miał padaczkę. To jeszcze jego tak mijali, tak. Wyszedł na dwór, też wyszedł na dwór. I wie pani, wpadli Niemcy. I brata wyprowadził, brat był, poszedł do, bo to nie było skanalizowane, były te ubikacje, te szalety tak zwane, tak na, bo i szkoła jak była, to były te ubikacje szaletne. I poszedł tam ze swoją potrzebą, a on brata zobaczył, wychodził i on brat pyta się, kto tam, no powiedział, kto jest, tak. Kazał iść, że co, a ten najmłodszy był w krzakach, tam gdzieś. Ten Maksymilian widział to wszystko, słyszał to wszystko i kazał mu iść i tam dalej na ten, na stronę łąki szedł i mówi i strzelił go. No a ja byłam w domu z rodzicami. Wpadła ta żandarmeria, a jak on poszedł tam na żandarmerię, zostawił go, to ten się podniósł i nie był zabity jeszcze, bo żył, podniósł się, tylko ranny i przyszedł do domu. I przyszedł do domu, wpadł do domu, przyszedł do domu. Siostra moja wyleciała, bo dali znać, siostra moja wyleciała. I ten Maksymilian też gdzieś tam poszedł i krzyczy, że ratunku, zobaczył, że on powstał, podniósł się. I siostra i granatowy policjant. Naszedł tam, a on, ten granatowy policjant, współpracował z konspiracją i przyprowadzili go do domu. Przyprowadzili go do domu rannego, położyła ja i mamusia i ojciec, położyliśmy go na ten i ja biegłam, a po drugiej stronie mieszkał lekarz ten, po drugiej stronie ulicy, naprzeciw naszego domu, ten właśnie Ważański i po ratunek, bo jest pożarnicy i ja jego przyprowadziłam lekarza i lekarz, zanim żandarmeria przyszła, zanim on już podszedł, no i odwinął, a on był ranny, gdzieś tu w nogę jeszcze, gdzieś tu był ranny i ten go zaczął opatrywać, a tu wpada ta żandarmeria i nas pod ścianę, tak, jego podnieśli, brata, stanął na nogi, siostra wpadła z dziećmi, tam nas wszystkich pod ścianę i wpadł ten Łukowski i do tego Abla coś go odciągnął i coś do niego mówi, tak, a do mnie mówi uciekaj. I ja wtedy uciekłam, mówi na ciebie jest wyrok, ty tak uciekaj. I ja uciekłam wtedy i poszłam prosto w bramę tego Akiersteina na drugą stronę, uciekłam, a brata zabrali i Mietek też, ten Maksymilian, też już nie wrócił, szwagra zwolnili i mama została z ojcem sama, a brata tam dobili na tym i zakopali go przy śmietniku. I dopiero po wojnie żeśmy go odkopali, a ja od tamtej pory już zaczęłam się ukrywać. Już nie byłam w domu. Jak tego brata zabili 4 sierpnia, za 2 dni zabili w Gardzienicach drugiego brata. To teraz niech wyobraźcie sobie, co moja matka przeżyła. Pierwsze moje kroki, jak się ukrywałam, to byłam u Miszczaków. Przychodzę do Miszczaków i mówię, cioci, to może ja u cioci będę, a ja ci mam nowinę do powiedzenia. A jaką? Stasio nie żyje. Było bardzo ciężko, no ale przeżyliśmy te, zaczęliśmy się odparniać i powstała po tej dekonspiracji nowa organizacja u nas, z tych niedobitków Związku Walki Zbrojnej, Armia Krajowa 14 maja w 1942 roku, 3 Armii Krajowej na naszym terenie został odtworzony. Naszym komendantem placówki w Piaskach został Józef Wiciński, pseudonim Szary.
teraz powstał nawet od razu już taki oddział na wypadek jakichś akcji odwetowych, którym dowodził Zygmunt Kowalczyk, pseudonim Krzeja. Pochodził on z Bystrzejowic. Pośród takich jak ja to było kilku w Piaskach. Nie było dużo na naszej placówce, chyba było czterech. Szendel Teofil, pseudonim Orłowicz, Kozak Zygmunt, pseudonim Brochwicz, Boruch Wojciech, pseudonim Czortek, no i ja, Jarosz Maksymilian Mieczysław, pseudonim Mirski. I myśmy tylko byli taką pomocą, ale jednocześnie już żeśmy się przygotowywali, jako już przyszły na rybek, na tych żołnierzy, którzy może coś będą mogli zrobić, żeby ta Polska kiedyś powstała. Że coraz więcej Niemcy dostawali w skórę i na naszym terenie powstała szkoła Armii Krajowej, podoficerska szkoła wyszkolenia dywersji, piechoty, żeby się zapoznać z bronią, z taktyką, teraz wychowanie obywatelskie jeszcze pogłębić, żebyśmy wyszli naprawdę z czymś do ludzi, żeby ci ludzie nas szanowali, że my w ich obronie chcemy występować, w obronie mieszkańców. My spotkaliśmy się tutaj, to tak jak rodzina, właściwie część rodziny, Miszczakowie, no tak. I Ciesielscy to rodzina, no tak. I Ciołkowie, i w czasie okupacji był zastępcą plutonu Kolonia Kębrów, tej Armii Krajowej, a tam był kornet, takim komendantem tego plutonu, a Wacuś był zastępcą jego, ale Wacuś o wiele mądrzejszy był, bo już miał maturę przed wojną i skończył szkołę pod chorążek. Jak chodziliśmy po broń, Wacek dziadek to już. Wujek dziadek, no. Wacek to był szefem, a jemu obiecał facet z Kozic, że Wacuś, przyjdź do mnie, bo ja dla was mam broń. To miał wisy i miał tam granaty, amunicję, bo ja wam nie przywiozę. Chcecie, mogę wam dać. To był 43 rok, na jesieni już. Z kolonii Kębów ten Miszczak Lutek był, pseudonim Kogut. Teraz był Krysa taki, koło Matysków mieszkał, Krysy, teraz tu na koli Banachy, no tam kilku chłopaków, to jeszcze dzisiaj te kobiety pamiętają, bo ich mężowie mówili, jak myśmy szli po tę broń i kurczę, jesteśmy koło stert, ale taki, to była noc i Wacek prowadził. On był już oficerem wtedy, nie oficerem, tylko kapralem czy plutonowym po szkole oficerskiej. I patrzymy, a tu rakieta, kurczę pieczone, widać z daleka, każdego z nas, i padnie i za tę stertę, to druga rakieta. Może dlatego strzelali, żeby nas wykurzyć. Chyba Wacek powiedział, mówi, nie zrywać się, księżyc świeci. Księżyc jeszcze też świecił. I tak, i księżyc świecił, i chmury szły. Takie chmury nieraz tak przylatują. I on mówi, jak chmury zakryją księżyc, to my wtedy zryw. Bo jak jesteśmy na tym, że księżyc świeci, to oni nas widzą. I oni dlatego strzelają. I tak żeśmy choroba, co tam zakryły te chmury księżyc, skoki i padnie. I już nie ma rakiet. Doszliśmy do Kozic, przyszliśmy tam, a Wacek znał tam i wiedział do kogo. No i doszliśmy tak też skokami, ale później trochę się zachmurzyło do Kolonii, tam do Ciesielskich.
Zaprzysiężona byłam w 40. Najpierw to był Związek Walki Zbrojnej, a później Armia Krajowa. Armia Krajowa. No już byłam tu co drużyny, miałam swoją drużynę, mieliśmy tam różne te spotkania, tak, ale ja już w tym czasie ukrywałam, a dziewczynki moje z mojej drużyny były w domu i to się zawiadamiało. I ta Marysia, ta miłość Wacka, u miłości Wacka to był punkt kontaktowy, pokój nazwany kapliczką. Gdzie się spotykamy? W kapliczce. Tak. Tutaj tylko wyjaśnienie naszych widzów, że tak się okazało, że jesteśmy spokrewnieni z panią, ten zaszczyt, no, także tutaj to nasz wujek Wacek. Ja u Myszczaków tam, potem, a brat ten najmłodszy to był też, wie pani gdzie, u Kosińskich. Kosińskich, tam. No i tam go chcieli, miał brać udział w jakiejś tej, i byłby zginął wtedy, bo była kotyczka oddziału tego pająka czy coś. I Kosińska go nie puściła, mówi, nie, bo ty jesteś taki rozgoryczony dopiero po tym wypadku i nie puściła go i tak ocalał go Kosiński. No, czyli u ciocia, babcia Stefcia, tak? U Stefczy, tak. Zielone Święta była. Tam święcenie szkoły podoficerskiej, to też był Wacek wtedy tam, bo on był wykładowcą, bo on już miał wykształcenie trochę. Wacek chodził do gimnazjum przed wojną. Do gimnazjum, bo dopiero po wojnie poszedł na studia. Tak, ale chodził tak, on już należał do tej elity, do tej kształcącej się młodzieży. Wacek już był po podchorążówce. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to z tych żołnierzy, którzy przeżyli okupację niemiecką, to najbardziej dotknięci tym nieszczęściem i tym, co ich spotkało i ich rodziny, to oni postanowili do końca walczyć o to, żeby właśnie nie zdradzać ojczyzny. Myśmy sobie przyrzekali, że nie ma odwrotu. Przyszli Sowieci w 1944 roku na nasz teren. Myśmy myśleli, witaliśmy ich nawet, że to oswobodziciele, a oni już mieli plan, że trzeba to, co myśmy wykonali, przygotowali przeciwko Niemcom, to żeby to zniszczyć, ale myśmy bronili swojej ojczyzny, swojej ziemi. Także nie możemy się równać albo ktoś nie może się równać z nami, że myśmy bronili tylko życia. Myśmy właśnie bronili kraju, państwa, naszych obywateli. Myśmy myśleli, że przyszli Rosjanie i nasza armia, ta Berlinga, i pójdziemy do wojska. No i był werbunek, ta mobilizacja, ludzie szli do wojska, a później z wojska musieli uciekać, bo byli prześladowani, że akowcy, że oficerowie, że nie zgadzają się z tą rzeczywistością. No i to się pogłębiało i właśnie tym samym staliśmy się tymi żołnierzami wyklętymi. Na razie, jak myśmy poszli do wojska, wszystko było dobrze, ale w wojsku oj, aż się głowa kręci. Jeden mógł być i przeżyć i wrócić z wojska. Ja na przykład zostałem skierowany z tego wojska, bo zaczęli w 1945 roku, już jak wojna się prawie kończyła, nasi chłopcy uciekać z wojska. Jak zaczęli uciekać, ja byłem młody, to może w tym sztabie wojskowym pomyśleli, on tam w polityce to nie zna się na tym, to wzięli mnie do takiej jakby patrolu z ruskim oficerem, uzbekiem, który był moim dowódcą w Dalmierzu, żebym pojechał z nim za dezerterami.
pojechałem za tymi dezerterami, a tymi dezerterami to się stali moi koledzy, którzy razem poszli ze mną do wojska. To ten Boruch, ten Szyndel, ten Kozak. Oni, jak ja byłem w Piaskach i byłem w Chełmie za tymi naszymi chłopakami, bo to z naszych okolic było dużo w tej jednostce, co ja służyłem, to oni już tu przyjechali zaraz za mną, bo tak żeśmy się umawiali, że jak ja nie wrócę, to oni niech uciekają. Ale ja jeszcze z patrolu nie wróciłem, bo musieliśmy z tym oficerem i jeszcze z jednym chłopakiem, było nas trzech na tym patrolu. I mieliśmy pepesze, broń, wszystko elegancko, dokumenty. I ten ruski trzymał te dokumenty ze sobą. I jeden nawet z dezerterów z Biskupic, Podkowa się nazywał Felek, to sam się zgłosił do nas i mówi: weźcie mnie, ja wracam, bo ja to, ja tamto. Zaczął się wygłupiać. My mówimy: to nie ma żartów. Tyś uciekł, to jak my cię zawieziemy, a przecież to jest przez sztab naszego pułku, pułk artylerii był, a myśmy byli dywizjonem artylerii przeciwlotniczej. I tu jest oficer z naszego dywizjonu. On musi ciebie doprowadzić. My tam pod tymi pepeszami do sztabu i pójdziesz do karnej kompanii na front, a jak nie, to na rozstrzał, bo tak było wtedy. I ten mówi: no trudno, ale weźcie mnie. I mówi: wracamy. No wracamy i ten Podkowa z nami. Ale no co to zrobić? Kurczę, nocna godzina, trzeba na pociąg do Lublina. No tutaj wojskowe samochody rosyjskie latały. Zatrzymywaliśmy, stanął, zabrał nas, nas trzech i tego kolegę. I przyjechaliśmy do Lublina. W Lublinie na ulicach patrole i ruskie, i polskie, wojna. I postój, no to tam ten ruski coś powiedział, no puścili nas. Znowuż drugi patrol z garnizonu lubelskiego, polskiej tam jednostki, też miał służbę. Słuchajcie, zbliżyć się do podania hasła. No ten ruski nie wiedział, bo po polsku ten mówi, bo to polski patrol. To coś tam mówi, no to, to wy. Nie mauczajcie, to nie mówcie. Milczcie, ale gawaryjcie, żeby rozmawiać. No to któryś tam, czy ten kolega, czy ja, już nie pamiętam, że oj, my jedziemy z dezerterem, to tamto na pociąg, zbliżyć się do podania hasła. A mnie się wyrwało jakoś tak głupkowato. A ja pytam jego, a odzew, że jak ja powiem hasło, to on ma odzew powiedzieć. I ten widocznie nie był jeszcze też przeszkolony. Nic. No to my poszliśmy i dojeżdżamy pod Warszawę, uciekł. Ale puściliśmy jego. Ale ten ruski był dobry, bo on był, nie był Rosjaninem, tylko Uzbekiem. I z zawodu nauczyciel. I taki fajny, nazywał się Buchańcow. I ten Buchańcow: kuda? No my mówimy: no tu był dopiero, był. O, zaczęliśmy szukać. Nie mam tego naszego Podkowy, o Podkowy. Nie ma Felka, nie ma. A ten Buchańcow lubiał tego Felka, bo on był przy naszym Dalmierzu. No i cicho, niczego nie gawaryli, niczego nie widzieli, że nie widzieliśmy nic. I znów nas tam chyba za tydzień wysłali. No kto jeszcze chce jechać? No tyś już był, to jedź razem. I pojechaliśmy. Ja już za drugim razem zostałem. W domu. Już się bałem, bo koledzy już uciekli, już nie byli. Nie szukali pana później? No jak to nie szukali? No pewnie. Oj, dowiedziałem się, że ten Kopaczewski, pseudonim Lew, się ukrywa. I ma tam już dwóch czy trzech chłopaków, co też się ukrywają, bo do wojska nie poszli, że tam makowcy, a chcieli ich
aresztować i za to, że nie poszli, no to by byli wywiezieni albo by do więzienia. KBW to były jednostki, był na froncie w jednostce piechoty, czy tam pułk, przemianowany na KBW. Żołnierz normalny z frontu zrobił się KBW, a ja jego bratem byłem, a ja bandyta. I on mnie szukał, a ja się broniłem i mogłem go zabić, albo on mnie. No tak było. To była wojna bratobójcza, taka niewypowiedziana. Kopaczewskie, o, oni jak zabici, Kopaczewski i ci w Ignasinie w tym. A to i Kopaczewskiego żona i dwóch synów. Ten. Doktor Andrzej Cagara, tak? Cagara. Lekarz z Ostrowa. Bardzo porządny gość. No jego wnuczek też fajny, ten mój zięć. O, tu jest jego wnuczek. O. Jakbym ja nie żył, to ich by nie było. To jest wnuk, tak? Ja z Lalkiem się widziałem często i mój brat się widział, ale do tej pory to też nikomu nie mówiłem, bo ci ubowcy to by i rodzinie dokuczyli i ja bym jeszcze siedział, a ile bym dostał pał, że to się nie mówiło. I teraz nawet jakby pani pytała, to też bym się zastanawiał, czy jeszcze to odnawiać, żeby powiedzieć, o, ja widziałem go. Widziałem, a ktoś z boku może by mi tam nic nie zrobili, ale a ty teraz dopiero mówisz, bohater, a czegoś przed tym nie mówił? No. To jest taka sprawa, to jest bardzo delikatna. To nie jest taka, kto nie przeżył i kto w tyłek nie dostał, kto się nie ukrywał, to nie wie, co to znaczy. Ja z nim rozmawiałem no, w cztery oczy z Lalusiem, tak jak z panią teraz. To on miał gdzieś tam koło Jabłonny, jak się jedzie do Wysokiego, Krzynowa, Jabłonna miejscowość. Tam poszli z dwoma kolegami, ten Laluś, z Kozic ci koledzy jego, co razem się wychowywali. W zimie to było. I Laluś wszedł do mieszkania, a w mieszkaniu stał facet i od razu ręce do góry. A Laluś miał rękę w kieszeni, a w kieszeni wiz. Pyk i zabił tamtego. A tamten to był Żyd. A kto wiedział, czy Żyd, czy nie Żyd? I od tamtej pory Laluś się ukrywał. Spotkał się ze mną w Piaskach i mówi, no Mietek, co? On już do mnie Mietek, a ja na niego Józiu. Laluś. I byłem z kozakiem, z tym Zygmuntem. Mówi, wiecie co? Pójdziemy się postrzelać. Laluś tak do nas. Ja mówię, no nie mamy broni. No jak to nie macie? Ja mówię, no mamy, ale schowane. A to już Ruscy byli w Piaskach wtedy. A on dostał wezwanie do wojska. I on już był, zdaje się, że był w mundurze nawet. Laluś. I zawsze miał broń krótko, tylko w kieszeni, bo jeszcze nie wolno, jak poszedł do jednostki, to co mu dali, to mógł mieć. A on nie chciał w wojsku nawet swojej szarży, że tam był kapralem czy plutonowym, tylko zwykły żołnierz, żandarm. I on był w Kokolewnicy, a tam był sztab Rokusowskiego, nasz sztab, Rus, ten polski. I tam wykańczali tych hakowców i tych chłopaków, co uciekali z wojska, bo dużo ze szkół oficerskich naszych polskich uciekało, bo to mądre chłopaki, co będę tam się z Ruskimi razem i z Niemcami bić, oni tam tego. I tam rozstrzeliwali naszych. I on jechał też wtedy i mówi, chodź, postrzelamy. Ja mówię, nie mamy broni. Oj, to ja mam. Laluś tak, no bo zawsze miał tego wisa.
No i wyjął. No ale gdzie strzelać? A tu gdzie teraz jest ta gospoda Rarytas? Tu było takie, tam był targ, targowica. Pusty plac, a na górze była ubikacja taka murowana. Mówię, wiesz co, pójdziemy tu, tam zrobimy tarczę. Gdzieś jakiś plakat był, narysowaliśmy kółeczko, cyk, cyk. Już jest tarcza. I on wyjmuje tego wisa. No, kto chce? A to tam ten Zygmunt strzela, ja strzelam. Myśli, jeszcze młode chłopaki, to był 44 rok. Czwarty. Jeszcze na Wiśle było. Tak, bo w cywilu byliśmy. Front. I postrzelaliśmy, a on wziął pach, pach, pach. Mówimy, kurczę, ale ty masz cel. A on w wojsku już służył, co innego, a my to więcej amatorzy, nie? Był bardzo solidny. On był był bardzo zdolny, inteligentny chłopak. No nie miał szans przed wojną uczyć się, bo nauka kosztowała. A on był, nie był z biednej rodziny, ale z takiej rodziny biedniejszej. Tam było ich chyba z pięcioro dzieci. Był eleganckim, najważniejszy w cywilu, elegancki zawsze chłopaczek. Mhm. Na wsi w Kozicach, to przecież zaraz za Wolą Piasecką, Kozice. Mhm. On stamtąd pochodził. Mhm. Zawsze był ładnie ubrany, uczesany, umyty, elegancko. Także i umiał się zachować, taki inteligentny chłopak. Gdyby był nieuczciwym człowiekiem, to by go ludzie już dawno sprzedali, a jego sprzedał z rodziny tej jego żony, za pieniądze. A ludzie mu pomagali. Tyle lat się ukrywał i ludzie mu pomagali. Był bardzo uczciwym człowiekiem. Sprytny był. I mówiłam pani, że miał jechać do Szwecji, tak? I jemu miał załatwić, to myśmy, ja mieszkałam wtedy w Lesznie Wielkopolskim. I jak on przyjechał do nas, już jako mężatka z mężem, przyjechał z męża z stryjecznym bratem, bo ten stryjeczny brat był, chcieli go zabrać do Junaków, do kopalni, bo był synem kułaka. A on był jedynak, on też nie żyje, Marian. I przyjechali obydwaj. Na jednym tapczanie obydwa, myśmy jedno mieszkanie mieli, jedno izbowe. I jedno dziecko wtedy było, to było w 53 roku. I on miał umówione przerzut do Szwecji. I miał mu w tym pomóc taki słynny komunista, admirał Józef Sobiesiak. I mój mąż zorganizował mu do Słupska. I myśmy potem przyjechali na święta, na Boże Narodzenie tutaj do męża rodziców, do Żukowa i dowiedzieliśmy się, że Lalek nie udała się, ten przerzut się nie udał, ktoś tam a ten zachorował i ten admirał, ten Sobiesiak i nie załatwił mu. W 62 roku wpadł do nas tutaj. W tym domu. Tak, tu w 62 roku, już nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. I chciał się ujawnić, że mu tam już dokuczają, żeby się ujawnił, żeby się ujawnił. I był tu u nas, nocował w altance, na ogrodzie tam, bo nie chciał narażać nas, no to tam, a mąż w tym czasie załatwiał. I potem ja go przeprowadziłam do brata
Olka, bo oni razem w żandarmerii służyli. Rusa tędy, ten łąkami, przez most, Rusałko, a brat na Górnej, Górna 10 mieszkał. I tam u brata, ale nie spał w domu u brata, tylko za domem. Taka komórka była, tam się przespał. Potem a mąż wtedy miał mąż znajomego prawnika, był prokuratorem wojskowym. Pan Józef Jakimiński był prokuratorem, poszedł do niego, jak on przyjechał tylko, on się zapoznał z aktami, z tym wszystkim, no i dał odpowiedź i no odpowiedź była, że niestety, ale kara śmierci mu grozi, bo jeszcze wtedy była kara śmierci. To było w 62, a w 63 zginął. Do nas wrócił. Jak odchodził, to mówi, nie, ja się nie ujawnię. Ja jeszcze mam dla kogo żyć. I wtedy żeśmy się dowiedzieli, że on miał dziecko. A tak to nie mówił. I tak mu tak, to pamiętam to w tym, jak odchodził w przedpokoju, o tak mu łzy pociekły. I jego przeprowadziłam tam potem do brata. I brat zorganizował mu przerzut. To taki pan Pielach. Tam na Abramowicach mieszkał i on go potem odwiózł tam do Chmiela, tam. I od tamtej pory nie widzieliśmy się. Ale jak się ukrywał, to bywał i u mojego męża rodziców. Żadnym bandytą nie był, chciał żyć, ale nie miał szans, nie dane mu było żyć. Mnie ratowało to, że bracia zginęli za okupację, to już się tak nie czepiali. Bo tak to by mnie też dali w skórę. Może bym i zabity był. Ale jakoś tak, bo myśmy na pierwszej amnestii się ujawnili. W 45 roku był termin do 13 października 45 roku ujawniać się, pierwsze ujawnienie. A drugie było 47. Zalecałbym wam młodym, żebyście byli zawsze otwarci dla swoich rówieśników, a najbardziej posłuszni i grzeczni w stosunku do rodziców, do starszych ludzi, do nauczycieli, którzy was uczą, przygotowują do życia na przyszłość. No i jeżeli należycie do jakiejś religii, to też trzeba szanować, bo wyznanie to jest moralność. Jak człowiek w nic nie wierzy, to czyli, że on nie jest wartościowym człowiekiem, bo on może dużo zrobić dobrego, a więcej złego. Miała Polska biedę z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię, czy to nie ma Polski, nie ma. A my wojowali w głodzie, po niewierce, bośmy Polsce dali całe nasze serce. Ale ten czas to ucieka, on za szybko uciekał.